Zdecydowanie. Jak pani ma na imię? Kamila. No. Nadarzyn stał się stolicą polskiego rolnictwa, przynajmniej na te kilka dni. Proszę powiedzieć, dlaczego tu przyjechaliście, dlaczego wybraliście tą wystawę? Kilka słów po prostu o centralnych targach rolniczych. Dzień dobry, Janusz Jopek, wytwórnia Pasz Piast. Proszę Państwa, my jesteśmy producentem, polskim producentem pasz i koncentratów i jakby wybraliśmy to miejsce dlatego, że pasze produkujemy w całej Polsce, tak? Dojeżdżamy do każdego klienta w każdym miejscu i chcielibyśmy tutaj zaprezentować swoje produkty, dotrzeć do klientów, którzy być może jeszcze gdzieś tam nas nie znają, chociaż staramy się dotrzeć do każdego z nich. I jeżeli chodzi o te targi, cieszymy się z tak licznych gości, którzy nas odwiedzają i myślę, że ten dzisiejszy dzień, jutrzejszy zaprezentuje naszą firmę w tym terenie. Super. A co właśnie pokazujecie rolnikom? Z jakimi nowościami może produktowymi przyjechaliście tutaj? Mamy szereg pasz i koncentratów dla zwierząt gospodarskich, poczynając od drobiu, trzody chlewnej i bydła. I myślę, że taką nowością to jest pasza dla niosek, która ma ciekawą strukturę, która jest, można powiedzieć, ekologiczna. Zresztą wszystkie nasze pasze staramy się robić o najwyższych standardach i wzorcach, które są, sprawiają, że to, co jedzą zwierzęta, my później jemy. Także podchodzimy do tego bardzo rzetelnie i uczciwie. Super, dziękuję ślicznie. To Darek jeszcze tak.